Cześć, dzisiaj ze słonecznego Szczecina, Jabi z tej strony i o bakteriach Wam trochę powiem. Generalnie zareklamuję probiotyk Pro 24. Dlaczego ten produkt i dlaczego reklamuję, to zaraz później o tym opowiem. Zajmijmy się od początku. Bakterie. Pierwszym Waszym posiłkiem, pożywieniem w życiu było mleko od mamy z cycka. Zawierało kanaboidy, takie podobne jak w konopiach indyjskich i w siewnych, wow, nie? I mnóstwo bakterii, które zasiliły nasz układ pokarmowy i dawały odporność oraz trawienie mleka, nie bezpośrednio, ale zaraz o tym powiem. No i tak, wraz z upływającym życiem, dorastaniem, przestaliśmy w ogóle pić mleko od krowy prosto, kefiry, nie mówię, że wszyscy, nie? Mleko siadłe i jakiekolwiek sfermentowane rzeczy, czyli kiszone ogórki, buraki czy kapusta. Nie? Mało tego jemy. To, że raz je w tygodniu zjemy, to jest w ogóle nieistotne. Wraz ze spadającą ilością właśnie pożywienia, takiego jak wcześniej wspomniałem, które zawiera lactobacillus i bifidobakterium, takie właśnie rodziny bakterii, które są zawarte właśnie w tym produkcie, zaczyna obumierać nasza flora, tak jak wystarczyło powiedzieć. Jedne zaczynają obumierać, inne zaczynają rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Bo dostarczamy mnóstwo cukrów, które rozwijają grzyby, inne bakterie, a tamte nie dostają pożywki i w końcu zaczynają obumierać, tak? I teraz są czynniki, które wpływają właśnie na rozwalenie naszej flory bakteryjnej. Po prostu jest tak. Stresujemy się, zmienia się skład naszej flory bakteryjnej. Ćwiczymy bardziej, tak jak na siłowni my ćwiczymy, zmienia się skład flory bakteryjnej. Jemy więcej, potrzebujemy więcej bakterii. Używamy antykoncepcji, może nie my, ale jeżeli używają dziewczyny, też się zmienia skład flory bakteryjnej. Chora wątroba, gdzie drogi żółciowe są zapchane, też zmienia się skład flory bakteryjnej. Antybiotyki, one niszczą totalnie, wyniszczają wszystko, też zmienia się, już nie do poznania ten skład flory bakteryjnej. To są czynniki, teraz sobie złóżcie w głowie, że praktycznie wszyscy użyli wszystkich czynników naraz, więc rozumiecie, dlaczego macie problemy z zdęciami, z atopowym zapaleniem skóry, z biegunkami, no, ze wszystkimi objawami albo chorobami. To właśnie jest od złej flory bakteryjnej, czy złego rozmieszczenia bakterii i niektórych ich braku. I teraz tak, patrzcie. Dużo ludzi mówi i twierdzi, że ma problemy z trawieniem laktozy, tak? Czyli mleka. Jak piją mleko, mają problemy z tym i wzdyma. No i mamy biegunkę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, bo mamy rozwaloną florę bakteryjną, czyli nie mamy tych bakterii, które powinny być i laktoza zawarta w mleku jest trawiona dopiero w jelicie grubym, a nie w cienkim i tam powstają też oprócz właśnie kwasu masłowego gazy i dlatego mamy no, bąki i biegunkę. Dlaczego nie trawimy w jelicie cienkim laktozy? No bo nie mamy enzymu trawiennego laktazy. A dlaczego jej nie mamy? Bo nasza flora bakteryjna jest uszkodzona, a właśnie kiedy są dobre jelita, całe wypełnione bakteriami, to nasze kostki jelitowe, te takie włoski, produkują laktazę i ona właśnie trawi wtedy laktozę, czyli cukier mleczny. I to jest cały sęk. Musimy mieć odpowiednią florę bakteryjną, a żeby to zrobić, trzeba dostarczać wszystkie bakterie. I dlatego z pomocą wjeżdża nam tutaj probiotyk Pro 24. Jest to symbiotyk, który zawiera też pożywkę dla bakterii w środku. Dlaczego to reklamuję? Bo zawiera 24 różne bakterie z rodzin Lactobacillus i Bifidobacterium. Generalnie, zobaczcie, jeśli macie jakiś problem z jelitami, zalecają Wam jakąś tylko jedną bakterię, no ale gdy zalecają jedną bakterię, bo jej brakuje, to praktycznie brakuje całej rodziny. To po co my mamy kupować probiotyki, które mają jedną bakterię, zaraz będziemy musieli dokupić paczkę z inną bakterią, jeszcze trzecią paczkę, jeszcze z inną bakterią. Dlatego warto jest brać probiotyki, w których jest dużo wszystkich potrzebnych nam bakterii. To jest dobre rozwiązanie. Nie namawiam, ale polecam. I pozdrawiam. Heja.